Witam z powrotem na kanale. Dzisiaj pokażę Wam czołg ciężki KW-85. Co ma nam War Thunder do zaoferowania, jeżeli chodzi o ten czołg? Przejdźmy sobie w takim układzie do pancerza. Zacznijmy od pancerza. Czołg całkiem nieźle opancerzony, w związku z tym, że z przodu jest płyta o grubości 75 mm. Tutaj mam taki kątowniczek wspawany, zaraz sobie powiększymy. O, widzicie, tu jest taki kątowniczek 25 mm dodatkowe. Co daje nam w tym miejscu 100 mm pancerza. Oczywiście po skontowaniu jest to o wiele więcej. Płyta boczna 60 mm, płyta tylnia ochraniająca silnik 75 mm, ale tutaj grubość efektywna waha się od 75 do no nawet trochę więcej niż 80 mm. Jeżeli chodzi o pancerz wieży, tu jest grubiej. Tu jest zdecydowanie grubiej, jest to 100 mm pancerza. Cała wieża jest tak skonstruowana, żeby z jednej była pewnie wylana z jednej grubości. Jest to 100 mm. Po skontowaniu no różnie. No oczywiście jak przywalimy 90 stopni, no to jest 100 mm, ale czasami zdarzy się i 160. Tak tutaj macie 180, 200. No oczywiście nikt nie będzie strzelał tak jak teraz mam kursor, jest pół metra stali, ale to już jest inna sytuacja. I chyba to wszystko. Dobra, wyłączmy sobie. Przejdźmy sobie do wnętrza. Mamy do dyspozycji czterech członków załogi. Większość jest usytuowana w wieży. Tak jak widzicie, mamy ładowniczego, dowódcę i celowniczego. Także praktycznie kto walnie w wieży, to już jest po tym czołgu. Kierowca usytuowany jest między dwoma zbiornikami paliwa. Tak gdzie, no, może być ciepło, że tak się wyrażę, kolokwialnie. Silnik oczywiście z tyłu, transmisja tak samo. No to może teraz przejdźmy do wyposażenia czołgu. Mamy do War Thunder ma nam do zaoferowania działo 85 mm i jest to działo D5T z takich czołgów jak IS-1 i T-34. 85 z tego co pamiętam. Jako podstawowy pocisk mamy BR-365 o penetracji z 500 metrów 122 mm. Jako pocisk do odkrycia, oczywiście do zbadania, mamy pocisk BR-365A o penetracji 124 mm. Także mamy trochę niedużo różnicy, no 2 mm różnicy. Czym się różnią te pociski? Różnią się na pewno ilością materiału wybuchowego. Tu mamy w podstawowym pocisku 48 gramów, to jest no, niedużo, ale już w tym, który mamy odkryć, mamy 164 gramy, czyli 4 razy więcej. 4? No, 3 razy więcej, sorry. 3 razy więcej. Masa pocisku jest taka sama. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że w porządku. Jeżeli trafimy na Tygrysa, przebijemy spokojnie jego pancerz, tą przednią płytę, oczywiście pod kątem 90 stopni. No dobra, przejdźmy może teraz troszeczkę do historii tego czołgu. KW-85 był to ciężki czołg radziecki z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Prototyp powstał w 1943, nie wyprodukowali go za dużo, bo tylko 148 sztuk. Dlaczego? Dlatego, że był to tak naprawdę kompromis pomiędzy czołgiem ciężkim KW-1 a IS-1. Nazwa KW-85 pochodzi od Ludowego Komisarza Obrony ZSRR Klemensa Jefremowicza Woroszyłowa. 85 oznacza zaś kaliber działa zamontowanego na wieżyczce. Sam czołg pojawił się na desce kreślarskiej już w maju 1943, a zszedł w lipcu tego samego roku. Po co w ogóle powstał? Powstał dlatego, że Niemcy w 1942 wprowadzili do służby ciężkie czołgi Panzerkampfwagen 6, czyli tak zwane Tygrysy. Na początku roku 1943 czołgi typu KW-1, KW-1S były już przestarzałe. Na pole wjechały te Tygrysy, po prostu robiły z nimi sieczkę. Wtedy Rosjanie pomyśleli, no kurczę, trzeba coś wymyśleć, trzeba coś stworzyć nowego, żeby przeciwdziałać tym potworom niemieckim. No i wymyślili KW-85.
do skonstruowania nowego czołgu były odpowiedzialne dwa biura. Pierwszym biurem było Centralne Biuro Projektów Artylerii pod kierownictwem Wasilija Grabina, a drugim Biuro Projektów Zakładu Artylerii nr 9 pod kierownictwem Fiodora Pietrowa. Do 20 lipca 1943 roku zostały zmontowane dwa rodzaje KW. Pierwszym był obiekt 238 i później nazwany KW-85G z działem C-31 i była to zmodernizowana wersja działa ZIS-5 76 mm. Drugim był KW-85 już z tym działem D-5T. Po testach na poligonie oczywiście wygrał ten z działem D-5T. KW-85 trafił do produkcji masowej już w sierpniu 1943 roku i wybudowano wtedy 22 sztuki tego czołgu, we wrześniu 63 sztuki i w październiku kolejne i tak naprawdę ostatnie 63 sztuki tego właśnie ciężkiego czołgu. Zawieszenie produkcji w październiku 1943 roku było spowodowane tym, iż było ogromne zapotrzebowanie na armaty kalibru 85 mm D5T, ponieważ równocześnie były produkowane takie czołgi jak T-34-85 oraz IS-1. KW-85 był napędzany przez silnik V2K o mocy 600 koni mechanicznych oraz pojemności 39 litrów. Zbiorniki paliwa miały objętość około 600 do 615 litrów, jednak istniała możliwość doczepienia dwóch dodatkowych zbiorników o łącznej pojemności 360 litrów. Jeżeli chodzi o podwozie, to inżynierowie tutaj nie popłynęli. Wzięli podwozie z czołgu KW-1S, który był także masowo produkowany, także mieli tego bardzo dużo, mieli co wykorzystywać. Jeżeli chodzi o samo użycie bojowe tego czołgu, to nie znalazłem tak bardzo dużo informacji. Są to raczej raporty radzieckich dowódców o potyczkach z niemieckimi czołgami, takie jak na przykład potyczka z dnia 20-23 listopada pomiędzy 20 KW-85 a nieznaną liczbą niemieckich czołgów Panzerkampfwagen 4, która skończyła się stratami w wysokości 8 KW-85 i zniszczeniem 5 sztuk Panzerkampfwagen 4. Istnieją także inne raporty, tak jak na przykład z 24 stycznia do 31 stycznia 1944 roku, gdzie 5 czołgów, w tym 3 KW-85, dało radę pokonać aż 5 Tygrysów, 4 Panzerkampfwagen 4 i 5 sztuk Panzerkampfwagen 3. Czyli w odpowiednich rękach te czołgi były bardzo niebezpieczną bronią. Brało też kilka sztuk udział w obronie Sewastopola w 1944 roku. No i chyba na tyle, jeżeli chodzi o udział w bitwach, użycie bojowe tego czołgu. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to też znalazłem kilka rzeczy. Pierwszą to to, że egzemplarz czołgu prototypowego, czyli ten KW-85G, tak zwany obiekt 239, do tej pory można go podziwiać na Alei Stachańskiej w Petersburgu, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Stoi sobie dumnie na takim postumencie. Kolejną ciekawostką jest to, że KW-85 służyły w Polsce. W 1945 roku zostały wysłane 5 sztuk do Ludowej Armii Wojska Polskiego. Tak naprawdę były używane tylko i wyłącznie do celów treningowych. I jeden jeszcze egzemplarz do podziwiania jest w Muzeum Pancernym w Kubince, jednakże to nie jest taki typowy KW-85, to jest KW-85 z tą armatą eksperymentalną C-31, nie tą D-5T, tylko tą inną. Sam KW-85 oczywiście można spotkać w różnych grach komputerowych, takich jak Blitzkrieg, oczywiście nasz War Thunder, World of Tanks, ale i także Panzer General, czy tam Close Combat 3 na przykład, tak? Gorąco zachęcam także do komentowania pod moimi filmikami. Może ciekawego coś się dowiemy, może ktoś ma coś ciekawego do napisania. No dobra, myślę, że już za dużo tego pierdu. To w takim układzie przenieśmy się do pierwszej bitwy i pokażmy, na co stać ten czołg. Witam na porcie noworosyjskim w trybie dominacja. Z nami Niemcy oraz Japończycy, przeciwko nam Amerykanie i Brytyjczycy, czyli tak trochę klasycznie. No co, no jedziemy sobie w stronę punktu A, ale tak naprawdę go nie zdobędziemy, nie zdążymy. To od razu sobie pojedziemy na ten prześwit, który jest między tą główną aleją w kwadracie C3. No i tyle, i zobaczymy, co da się zrobić, no.
Widzę, że trochę żeśmy też trafili na uptier, bo tu IS-2, IS-1 i ten tygrys japoński. No dobra, luz, no. Zobaczymy, co da się zrobić. Nie boimy się. Też mamy działo, oni też mają działo. Może trochę lepsze, a może trochę gorsze, nie wiem. O Jezus. Ha! Nawet żeśmy go trafili. I znowu żeśmy go trafili. Trochę teraz wyżej. Ha! Mamy pierwszego fraga. Jest to M18. No kurde, no coś się dzieje z tą M18, tutaj IS nasz stoi. Chyba ktoś podpalił albo rozwalił tę M18. Aha, dobra. Mamy możliwość przejazdu, dopóki jest kurz. Jedziemy, 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 nikt nas tu nie widzi. No i przejechaliśmy. No dobra, powoli sobie czekamy. Na pewno jakiś amant się tutaj pojawi. Obrodzimy się trochę bardziej pancerzem do przodu. Pojawi się albo i się nie pojawi, nie ma czasu na to. Ładnie, Centurion MK1 poszedł do piachu. Tak właśnie mówiłem, że albo się pojawi, albo się nie pojawi. I się pojawił. Szkoda tylko, że nie mamy dymu. To bym sobie zrzucił i może pojechał trochę do przodu. A tak to nie chcę się za bardzo wystawiać, bo nic nie widzę tutaj. Czy można przejechać, czy nie. Nie wiem, czy ryzykować? Kurde, no. Dobra. Ryzyk fizyk. O Jezus. Ale tam się dzieje. Aha, nie trafiliśmy. No, jeszcze tutaj nasza panterka zginęła. O, niedobrze. Ojeja, ojeja! Nie, nie został uszkodzony! Ha, nie! No, to po nas. O Jezus, co się dzieje? Dlaczego ja nie mogę... Nie mam depresji? Trochę nam uratowali dupę. Nawet trochę bardzo. Znowu tamten Sherman, no kur... Zapiał pies, zastrzekał, no. No nie, znowu... Nie mogę trafić ten port karabinu, no bez... Ale tutaj nasza panterka może załatwić tą sprawę. Albo i nie. I teraz... Tak jest! Port karabinu i poszło wszystko. No dobra. Mamy trzech. Dobra. Powoli, powoli, powoli. Nikomu się nie spieszy. Byleby ktoś tutaj na z tyłu nie zajechał. Mamy przyjmowane C, spokojnie. Co
Co to jest? A tu? M4A2. Jak mi przykro. Jakiś faszysten. No dobra. Tamta panterka już sobie pojechała do przodu. To my może też sobie pojedziemy. B jest... Co tu się dzieje? Nie! Dlaczego? 5. A, centralnie w orzełkach chamie 1. Witam w Ardenach. W trybie podbój mamy 1 punkt do zdobycia. Z nami... Widzę Włosi. Niemcy. No i chyba na tym by się zakończyło. Przeciwko nam Amerykanie i Brytyjczycy. Czyli możemy się spodziewać M18, jakichś Cromwellów, jakichś Churchillów. No ale my się nie boimy. No i oczywiście możemy się też spodziewać kupy Shermanów, tak? Pojedziemy sobie w stronę punktu A i będziemy go zdobywać. Zdobędziemy, mam nadzieję, i obronimy. Na razie widzę, że wylądowaliśmy trochę na aptierze, no ale trudno. A może i nie? Nie wiem zresztą. Myślę, że trochę tak. Bo tutaj widzę tak, i Tygrys E jest, i ZSU. Tam widzę i... M18 już wyczaiła naszego? Jakim cudem? A jak sobie wjedziemy tutaj... O Jezu, co tam się dzieje? Dobra, jak sobie wjedziemy tutaj... Oho... No nie, nie, no bez jaj, no. Dobra, mamy minus jednego Shermana, trafiliśmy go w okienko portu karabinu maszynowego. Jezus, no mam cię na celowniku, no ale co z tego? No. No. Tak jest, dobra. Ledwo co. No dobra, no to się ustawimy tutaj. Przejmujemy sobie na spokojnie A. Znaczy na spokojnie, może nie na spokojnie, ale przejmujemy sobie A. Kurde, tam kogoś mogłem wyczaić. Przejmiemy sobie A, odbudujemy sobie jednego członka załogi. No. Jeszcze chwilę. Dobra. Będziemy mieć znowu full. O, tu nasza M... Znaczy nasza M18 się nagle pojawiła. Nie wiadomo skąd. O Jezus, ale tu jest, no... Grubo, gęsto. No ale widać, że chyba powoli... żeśmy to wygrali tak naprawdę, tą pierwszą bitewkę o punkt A. No dobra, może sobie pojedziemy, nie tutaj za naszym Tygrysem. Jezus Maria, o tam jest M18, ona tutaj, no dobra, została zniszczona już. Co tu się dzieje w ogóle? Ale tłok. No okej, podjedziemy sobie tutaj. O, jakieś bomby, kurde. Dobra, pchamy się do przodu. Jezu, kolejne bomby. Co tu się odpiernicza? O, dobra. Dobra, mamy kolejnego Shermana. O Jezus, o Jezus. Dobrze, że to jest... Odwróćmy się przodem do niego. Ja pierniczę. Nie uciekaj, chłopie. Dobra. Grubo się tu dzieje. Jezus, przeładujmy. A, już ładowaliśmy, no dobra.
Kurde, jeszcze jeden jest obok? A, nie, już nie jest, no dobra. Ale tych Shermanów to jest jak psów. Piernicze, nigdzie nie jadę dalej. Staniemy sobie tutaj, poczekamy. Nie będę się sam pchał. Tam jest jego odciula. Po sobie wycolujemy armatą. Mamy czterech. No dobra, to może sobie do przodu trochę. Ciekawe, czy ktoś tu jest? Nie ma, okej. Okay. No tam był jakiś Sentinel, co to było? Nieważne. Wykończyliśmy to. Ja pierniczę, co tu się dzieje? O Jezus, o Jezus, o Jezus! A nie trafiłem! Tutaj jest! Obróć wieżę! Uuu! Pancer 4 dał radę. Ja pierdzielę, ale ich tam jest. Dobra, podjedziemy sobie do przodu trochę i popatrzymy na sytuację. O Jezus, co tu jest? Jakiś Sherman? Ta, Sherman jakiś, pokaż się. Dobra. Crusader. Nie, nie Crusader, M6A1. O Jezus, co tu się opiernicza? Tam kolejny? Nie, nie. Już myślałem, dobra. Na spokojnie, podjedźmy sobie trochę do przodu. Popatrzmy, co jest za szczytem. Już za górą. Czy ktoś tam się pcha? Tam nie widzę kandydatów. Powoli, powoli, żeby nas nie wyczaili. No dobra. Wydaje się być spokój. Nie będę się tam pchał po tego jednego fraga. Ale może tam go wyczajmy? Dobra, tam już jest wykoszony. Ajaj, kurde. Trzymanie shiftu, no znowu. Dobra, jedziemy, walimy do przodu, kurde, zobaczymy, co będzie. Aha, dobra, trzeba uciekać stąd. Aj. 17 sekund! Nie no, chyba uciekniemy spokojnie. Tak, tylko kurde, skąd i gdzie? Nope, to nie był to. To nie był czołg. To nie było dobre, to nie był dobry pomysł. No nie, no nie wierzę, że kurczę, jeszcze ma ochronę. No dobra, ten już nie miał ochrony. Kierowca działonowy, ładowniczy. Dobra, jednostka zniszczona. Mamy 7! No dobra, no trzecie miejsce w drużynie. Witam po tych dwóch takich niedużych bitewkach.
Co można powiedzieć o tym czołgu z drzewka radzieckiego? No taki dosyć przyjemny, jednakże czegoś mu tak trochę brakuje. Nie jest za szybki. Mobilność jego też na takim poziomie, no średnim bym powiedział. Działo bardzo fajne. Pancerz też średni. No tak jak jest jego historia. On jest takim pomiędzy, jest kompromisem pomiędzy KW-1 a IS-1, tak? Nie mamy za dużo pancerza, ale mamy więcej od KW-1. No i tak to się będzie mniej więcej kręciło w tym czołgu. No dobra, no to w takim układzie chyba na tyle w tym odcinku i zapraszam do następnego. Może się przejedziemy jakimś niszczycielem czołgów z drzewka radzieckiego. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. No i co? No i do następnego odcinka w takim układzie.